To jest wieczór WTK, Mateusz Borys, dobry wieczór. Beiersdorf Manufacturing Poznań, producent m.in. marki Nivea, rozbudowuje swój zakład w stolicy Wielkopolski. Dzięki tej inwestycji powstanie do 300 nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry w wielu specjalnościach, a możliwości produkcyjne wzrosną aż o 200%. I o tym wszystkim porozmawiam teraz z Państwa i moim gościem. Igor Matus, dyrektor generalny Beiersdorf Manufacturing Poznań. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, to na samym początku chyba proste pytanie. Dlaczego zdecydowaliście się na rozbudowę fabryki akurat w Poznaniu? To wydawałoby się, że jest tak proste pytanie, ale ja bym je rozdzielił na dwa czynniki. To przede wszystkim te zewnętrzne i te wewnętrzne. Te zewnętrzne to przede wszystkim te sprzyjające biznesowo okoliczności, jakie gwarantuje Poznań. Bardzo duża przychylność władz i jeśli chodzi o współpracę, ja nie miałem okazji, czy bardzo, bardzo doceniam, bo nie miałem okazji w przeszłości pracować w tak dobrze zorganizowanej strukturze i w tak dobrze zorganizowanym mieście, jeśli chodzi o wsparcie i wspieranie tego typu inwestycji. To nie tylko na poziomie miasta, ale też regionu, to zarówno prezydent na poziomie prezydenta miasta, jak i wojewody. My jesteśmy w bezpośrednim kontakcie też na etapie tej części administracyjnej i tutaj ta współpraca przebiega bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o Poznań, to bardzo dobre zaplecze logistyczne. To jest mnogość firm, serwis, usługi i to jest coś, co rzeczywiście daje taką możliwość szybkiej reakcji na potrzeby. To zaplecze jest naprawdę, naprawdę bogate. Poznań jest bardzo dobrze skomunikowanym miastem. To nie tylko kwestie logistyczne, o których wspomniałem, ale też dostęp do wszystkich zakątków Polski, ale też Europy. Jesteśmy relatywnie blisko od spółki matki, to jest Hamburg, także bardzo szybko możemy gościć pracowników centrali. Jeśli chodzi o tą część pracowników i dostępu do pracowników, bardzo, mimo bardzo niskiego bezrobocia, bardzo wykwalifikowana kadra produkcyjna, specjalistów, kadra kierownicza. Mimo bardzo niskiego bezrobocia jesteśmy w stanie i bardzo cieszymy się z tego, że możemy reagować szybko na potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie naszą firmą i pracą w naszej firmie jest na tyle duże, że nie odczuwamy tak mocno tej konkurencji, która jest niewątpliwie ze względu na bardzo niskie bezrobocie. Dwie uczelnie duże. To jest Uniwersytet, to jest Politechnika Poznańska. Bardzo dobra współpraca, to są programy stażowe, to są specjalizacje, których my poszukujemy. Mechanika, inżynieria, automatyka, zarówno nauki ekonomiczne, które oferuje Uniwersytet Ekonomiczny. I myślę, że tak bardzo ogólnym skrócie to są przede wszystkim te główne czynniki zewnętrzne. Jeśli chodzi o wewnętrzne, dlaczego Poznań, dlaczego Beiersdorf zdecydował się na inwestycje w Poznaniu, to przede wszystkim zasługa wieloletniej pracy obecnego zakładu i tego, jak dobrze jest postrzegana przez Beiersdorf. To nie tylko bardzo zaangażowany zespół, ale to przede wszystkim wysoka jakość produkowanych produktów. Ta oferta i te portfolio, które oferujemy, jest doceniane na całym świecie, nie tylko ze względu na wartość, ale też jakość, którą oferujemy jako zakład w Poznaniu. Panie dyrektorze, rozbudowa fabryki to brzmi bardzo poważnie. Ile to wszystko będzie kosztować? O jak dużej inwestycji mówimy? To jest około 700 milionów polskich złotych. To jest ta kwota, która została zatwierdzona
kwota, którą mamy zamiar wydać w przeciągu kolejnych około 3 lat na rozbudowę, która się składa z kilku faz. Natomiast warto wspomnieć, że ta inwestycja jest jedną z największych inwestycji Beiersdorf nie tylko na dzisiaj, ale też na przestrzeni ostatnich lat. Inwestycją w rozbudowę zakładu już istniejącego, bo jesteśmy częścią całej restrukturyzacji czy programu restrukturyzacji łańcucha dostaw w Europie. Jest wiele inwestycji, czy będzie miało miejsce wiele inwestycji. Inwestycja w Poznaniu jest największą, jeśli chodzi o rozbudowę fabryki. Na samym początku chwalił pan władze naszego miasta, władze regionu. To może zapytam z innej strony. Co miasto będzie miało z rozbudowy waszej fabryki? Czy przeciętny poznaniak odczuje jakieś korzyści? Ja ogólnie przede wszystkim zacząłbym od zatrudnienia, bo ten poziom zatrudnienia wzrośnie bez wątpienia. Jest to sfazowane na przestrzeni kilku lat, począwszy od roku 2023. To zatrudnienie planujemy, jeśli chodzi o nasze moce przerobowe, da możliwość zatrudnienia około 50 pracowników więcej. To się przekłada na liczby, to jest około 240, około 300 pracowników, do 300 pracowników versus obecne zatrudnienie. Czyli zatrudnienie to po pierwsze. Po drugie, współpracujemy z wieloma firmami lokalnie. Myślę, że to też bezpośrednio, jestem pewny, przełoży się na efekt biznesowy, jeśli chodzi o rozwój lokalnych firm z zakresu usług i serwisów przez nie świadczonych. No właśnie, panie dyrektorze, powiedział pan, ile więcej osób będzie mogło pracować, o połowę więcej. To rzeczywiście robi wrażenie, ale kogo będziecie zatrudniać, kogo będziecie szukać? Pracownicy, wyspecjalizowana kadra pracownicza, pracownicy produkcji, specjalistów, kadra menedżerska. Przede wszystkim wzrost, który planujemy, będzie w obszarze pracowników produkcyjnych. I to, co mnie cieszy bardzo, to, że fabryka będzie się rozwijać i będzie takim innowacyjnym centrum produkcyjnym, które rzeczywiście przełoży się na rozwój nie tylko biznesu, ale też kompetencji pracowników. Panie dyrektorze, jeszcze jedna ważna kwestia. Jak rozbudowa wpłynie na środowisko naturalne? O środowisku naturalnym wszyscy teraz mówią, wszyscy chcą być eko. Jak wy sobie dajecie radę z tą kwestią? Polityka Beiersdorf, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe, jest dość agresywna. Muszę przyznać, i to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo to nie tylko kwestia związana z ograniczaniem ilości plastikowych opakowań recyklowanych, wprowadzenia opakowań recyklingowanych. Jeśli chodzi o środowisko bezpośrednio, sama budowa fabryki przełoży się pozytywnie, ponieważ my razem z inwestycją, czy cała inwestycja, to inwestycja nie tylko w rozbudowę zaplecza produkcyjnego i logistycznego, ale też usprawnienie istniejących systemów chociażby oczyszczania, to jest biologiczne oczyszczanie ścieków. To są materiały energooszczędne, to jest redukcja zużycia wody na ilość wyprodukowanego produktu. Jeśli chodzi o emisję hałasu i emisję zanieczyszczeń, wraz z inwestycją te wskaźniki ulegną poprawie. Także summa summarum, bardzo pozytywnie. To ostatnie pytanie. Panie dyrektorze, kiedy ruszacie z budową i czy mieszkańcy będą musieli się liczyć z jakimiś utrudnieniami? Planowo budowa rusza w pierwszej połowie roku 2021. Czy to będzie pierwszy kwartał, czy drugi, będzie wynikiem procedury administracyjnej, to znaczy uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Jesteśmy w trakcie i to jest taki kluczowy moment. Natomiast będzie trwać przez 2 lata i jeśli chodzi o wpływ bezpośrednio, tak, będzie miało wpływ na otoczenie, natomiast no, jest to związane oczywiście ze wzmożoną budową, szczególnie ta część dotycząca prac budowlanych zewnętrznych. Niemniej jednak my, i cieszę się, że my przy planowaniu tej inwestycji
wypracowaliśmy sposób na to, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum wpływ na lokalną tutaj społeczność. To są odrębne wjazdy, to są godziny pracy, to są ekrany akustyczne, to jest taka organizacja ruchu zaplecza budowlanego, żeby jak najdalej odsunąć od osiedli mieszkalnych. Świetnie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem wieczoru WTK był Igor Matus, dyrektor generalny Bayersdorf Manufacturing Poznań, a rozmawialiśmy o rozbudowie fabryki Bayersdorf w Poznaniu, która ma być gotowa pod koniec 2022 roku.